Mają rację! Wszyscy mają rację! Wszyscy mają rację! Wszyscy mają rację! Wszyscy mają rację! Jedność! Madej! Dziękuję! Dawaj, Wiesiu, dawaj! Wiesiu, dzisiaj nie podawaj! Dawaj, Wiesiu, dawaj! Gdzie są szeremy? Gdzie są szeremy? Gdzie są szeremy? Gdzie są szeremy? Na pytanie, gdzie są przelewy, odpowiadam na moim koncie! Mówię, że Kowal wędkę dostanie, to nie przypomnę. Koszyk na grzybę dostał. Wojtek Kowalczyk! Leszkiewicz, brawo Kamil! Byłeś niesamowity, dlatego opuszczasz boisko! Leży w nadgarstku, jak to mówił Grychowiec, tak? Bo zastanawialiśmy się, czy żurek robi się z grzybami, czy bez. No i Magda Gasterna opisała, że można tak i tak. Bez, oczywiście, że bez. A u pana jak? Żurek z grzybami, czy bez? Ja lubię też. Ale nie lubię. Tak, no, troszeczkę. Z KTS-em jest taka śmieszna historia, że ja już od 2011 roku wiedziałem, że prędzej czy później tu trafię, bo wtedy właśnie miał powstawać już ten klub. Ja jestem czytelnikiem od bardzo dawna, no co najmniej od tych 7 lat, więc było to jedno z moich tam, można powiedzieć, marzeń. Jakkolwiek to nie zabrzmi, bo wiadomo, każdy piłkarz jak trafia do klubu mówi, że jego marzeniem od małego dziecka było tu grać i nad łóżkiem miał plakaty piłkarzy tego klubu, no więc tutaj ciężko powiedzieć, że miałem czyjeś plakaty. Wojtka Kowalczyka plakatu akurat nie miałem. Michała Madeja też nie, no ale udało się tutaj trafić po dosyć ciekawej drodze, przez Łódź, przez Hiszpanię dotarłem do Warszawy, zamieszkałem tu, no i fajnym zbiegiem okoliczności dotarłem na drugi z castingów i od tamtej pory, czyli jakoś od połowy kwietnia jestem tutaj i mogę grać dla tych wiernych kibiców. No ciągniesz mnie za język, to muszę o tym powiedzieć, że miałem taki epizod, znaczy może nie epizod, no w sumie 2 lata w jednej drużynie z Mariuszem Stępińskim w Pogoni Zduńska Wola, gdzie był on, widać było, że jest to zawodnik, który osiągnie sukces, był bardzo na to nastawiony, ale też razem osiągnęliśmy parę fajnych rzeczy, między innymi wygraliśmy turniej Remes Cup w 2009 roku, gdzie też z tego co sprawdzałem Arek Milik chyba w roczniku wyżej z rozwojem też chyba wygrali albo byli gdzieś tam na podium, tak mi się wydaje. Kontynuuję naukę swoją w Warszawie. Ostatnio zacząłem studia informatyczne na Politechnice Warszawskiej. Zaoczne internetowe, co fajnie brzmi, ale wymaga sporo samodyscypliny, której nie zawsze, no na boisku nie zawsze ta samodyscyplina jest. Myślę, że trener Pawlak tutaj Ostatnio mnie we wczorajszym meczu musiał mnie potraktować jak Balotelliego, bo mi powtarzał przez kilka minut, że Kacper, nie dostań się do tej kartki, bo prawdopodobnie nadarzy odda walkowera. Naprawdę. Mecz z Targówkiem w przyszłej rundzie. Uważaj, uważaj na te kartki. No i nie zrobiłem żadnego wślizgu, co jest ewenementem, myślę. Tak więc te studia informatyczne, ale popełniłem chyba mały błąd taktyczny, bo równo ze studiami zakupiłem PlayStation i FIFA, która to jest pierwsza FIFA od 13 chyba, w którą zacząłem grać. Trafiłem na takiej wspaniałej grupce, którą myślę mogę tutaj pozdrowić, Awangarda piłkarska. Trafiłem tam na chłopaków z drużyny FC Awangarda na PlayStation 4 w Lidze Wirtualnych Klubów. Aktualnie występujemy, mogę powiedzieć, bo zostałem pełnoprawnym członkiem tej drużyny i w tej lidze występujemy pod szyldem Piast Gliwice Esports, co też jest fajne, ciekawe dla mnie, bo tak naprawdę jestem w B-klasie, ale blisko też tej ekstraklasy, można powiedzieć. Więc myślę, że warto śledzić i jest to ciekawy projekt, no tym bardziej, że jest to piłka tak naprawdę w wydaniu e-sportowym, ale 11 na 11, czyli każdy odpowiada za swojego zawodnika i można dużo fajnych rozwiązań taktycznych wypróbować tak naprawdę na tym szklanym ekranie, które mogłyby wyjść na boisku, bo wiadomo, że jak gramy jedna osoba gra jednym klubem, no to zupełnie inaczej to wygląda, bo dużo robi za nas komputer. Jak się okazuje, ten mecz z Jednością jest ostatnim w tej rundzie dla nas. Jest spory niedosyt po tym meczu, niestety, trzeba to powiedzieć sobie. Mimo że wygraliśmy 4-1, to powinniśmy o wiele wyżej. No, ich bramkarz top forma. Nie da się nic więcej powiedzieć, bo wyłapał wiele sytuacji. Myślę, że Kropa po raz kolejny pluje sobie w brodę, że no, jeden z ładniejszych jego strzałów w tej rundzie bramkarz łapie, jeszcze fajniejszą paradą. No ale cała runda zdecydowanie na plus. Myślę, że wytworzył tu się super kolektyw, czego podsumowaniem jest to, że każdy z chłopaków, myślę, tutaj ma swoją rolę do wykonania. Myślę, że mamy podobną ilość śpiewających kibiców co na Barcelonie, więc myślę, że to jest duży plus jak na B-klasowy klub. Mamy chyba najwięcej takich ultrasów, chociaż Targówek też miał, jak pamiętamy, w pierwszym meczu wjechali z bramą i było to fajne przeżycie, że kurczę, pierwszy mecz w B-klasie i dwie strony wrzucają, że tak powiem, na siebie, chociaż nasi kibice są bardzo kulturalni. Mają wspaniałe race. Tak więc to jest pierwszy klub, gdzie tak naprawdę spotkałem się z taką ilością kibiców wspierających mnie. Wiadomo, zawsze 999 osób przychodzących nie dla kiełbasek czy darmowego piwa, a dla wspaniałej piłki na wysokim poziomie. Często bardzo wysokim. Dużo walki, dużo wślizgów, żółtych kartek. Polecam.